No nic, kolejny sprzęt na polskim polu New Holland 8060. Widać, daje sobie rady nieźle jak dotąd. Jak to mówiłem wcześniej, sprowadzało się co się dało do Polski, szalone lata 90. To nawet ładnie wygląda. No czas poznać opinię użytkownika, jak to się sprawuje. Witam, czy mógłby Pan mi coś powiedzieć więcej na temat tego tutaj sprzętu? No dobry jest jak się kręci, a jak się nie kręci to... No tak, dobre jak pracuje, wiadomo. Tak. Jak najlepsze jest Bizo. Aha, a jak długo to jest w Pańskich rękach? 3 lata. 3 lata? No. A który to jest rocznik? A to jest stary. Bo widzę fajne rozwiązanie, Pan sobie kabinę widzę dorobił, czy to tak 83. było? 83. A ta kabina to tak była? Była. Aha, bo widzę spleksy, fajnie zrobione. Fajne rozwiązanie ktoś zrobił. No. Nie kurzy się elegancko? Fabryczna to jest. Aha, no fajny New Holland. Najlepszy to jest Bizon. Tak? Tak jak Bizon bezawaryjny to... Aha, rozumiem. No, są różne zdania na ten temat. Czyli ten sprzęt, no zawiódł Pana. No zawodzi, co to? No swoje lata to ma. No ma, ale to nie powinno takie rzeczy, co się nie powinny wszystko. Aha, rozumiem. Bardzo delikatne. Aha, ile to ma motogodzin w ogóle? Nie wiem. Nie wiadomo, nie? Sprowadzone to z Niemiec, pewnie. Jak to w samochodach? Licznik przekręcony? No licznik nie chodzi. No właśnie. No bo widzę, że sprzęt sobie daje dość radę. Poleca Pan nikomu tego sprzętu, tego modelu? Tak delikatnie robi, to tak, ale... Tak pod siebie? Na takie... Czyli to nie nadaje się już na usługi, tylko tak sobie, tak jak Pan tutaj... Takie jak są pola nieczyste, to nie ma. Aha, czyli to nie ma co. No to fajne akurat zboże, fajne żyto, stoi. Tak. O dziwo ludziom się położyło, tu ładnie stoi, ładny kawałek. Gdzieś tam miejscami delikatnie jakiś wicherek, że to powiem. Ale elegancko stoi. No i sprzęt jako tako się sprawuje. Klasy. Klasy są najlepsze. No tak, Kamil ma dobrego klasa z silnikiem Mercedesa, to idzie jak pocisk. Ale też jak jest gdzieś poleżały albo kwas, no to niestety też musi przystanąć. Ale to wiadomo. Zrobiłem się to na tym czasie. No właśnie, czyli 30 lat Bizon i nie było usterek. Nie było. Znaczy no te standardowe. Ale takie. Myślę, że człowiek wiedział czego się spodziewać po Bizonie. A tutaj są usterki pewnie jakieś takie nagłe i nie wiadomo co. Większe. I w najmniej odpowiednim czasie. A co tu się tak najbardziej popsuło? Takiego. Przystawki są, dużo przystawek jest takich kątowych i to się najczęściej. Aha. A to jest. Takie, że zaraz nie dostaniesz tego. Aha, rozumiem. Ze sprzęgłem problemów nie było? Były cały czas. Sprzęgło, skrzynia, wszystko co jest. Czyli tak reasumując, przez te 3 lata Pan ten kombajn bardzo dobrze przerobił. No już. Zna Pan go jak własną kieszeń. Dał mi szkołę. No tak.